Panie komendancie, te ostatnie dni, myślę o sobocie, niedzieli, no dużo pracy mieliście z wypalaniem traw. Tak, oczywiście. Przez ostatni weekend bardzo dużo wyjazdów straży pożarnych związanych z wypalaniem pozostałości rolniczych i nieużytków. Około 50 zdarzeń mieliśmy przez sobotę i niedzielę, to bardzo dużo. Działały jednostki straży pożarnej państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych. Panie komendancie, nie ma jakiegoś takiego sposobu na karanie tych osób, które podpalają? Bardzo dużo się o tym mówi w mediach. Apelujemy co roku, żeby nie wypalać tych pozostałości rolniczych. I tutaj jakby działamy tak dwutorowo. Z jednej strony staramy się przedstawić te aspekty prawne, które mówią o tym, że no, wypalanie pozostałości rolniczych jest łamaniem prawa ochrony środowiska, łamaniem prawa przeciwpożarowego. Za to grożą duże mandaty, grzywne, grożą utraty dopłat bezpośrednich dla rolników, jeżeli coś takiego zostanie udowodnione. A z drugiej strony też takie działania nasze, które zmierzają ku temu, że to jest wbrew dobrej kulturze rolniczej. Po prostu nie można niszczyć tej infrastruktury, nie można niszczyć środowiska, ponieważ wypalanie powoduje wysoką temperaturę, powoduje duże straty w środowisku. Panie komendancie, mówi się w mediach, jedna osoba z OSP nie żyje w Polsce, wypadki się zdarzają poprzez wypalanie traw, myślę o tym dymie. Tak, pośrednią jakby sprawą tych palących się łąk są jeszcze rzeczy, które przy okazji tego mogą się zdarzyć. I tak się zdarzyło właśnie w województwie mazowieckim, że zginął strażak ochotnik, który został ciężko poparzony, gasząc pożar bardzo wysokiej łąki i krzaków. Został poparzony, odwieziony został do Siemianowic Śląskich, ale na skutek bardzo silnych dużych powierzchni ciała, które miał poparzone, niestety zmarł. Zginął również osoba, która podpalała, która nawdychała się tego dymu, tych toksycznych produktów spalania i ona również zmarła. Mieliśmy też wczoraj przypadek w województwie świętokrzyskim, że tam na skutek palących się łąk tak została zadymiona droga, że doszło do karambolu pojazdów. Bodajże 8 pojazdów tam zostało, zderzyło się na skutek tego, że po prostu nie było nic widać, tak był silny dym. Oczywiście pożary również lasów, pożary altanek, pożary jakiegoś mienia, które znajdą się w pobliżu tych palących się łąk. To jest te właśnie duże niebezpieczeństwo. W dniu dzisiejszym rozmawialiście z komendantem policji na ten temat i co uzgodniliście? No uzgodniliśmy to, że jeżeli ktoś zostanie złapany, że jeżeli uda nam się złapać kogoś, kto podpala, no to będzie naprawdę, takie osoby będą bardzo surowo karane.